Cześć. Dzisiaj opowiem o takim standardowym nożu Yokari do izolacji z klingą haczykową oraz zapasowym ostrzem, które znajduje się we wnętrzu rękojeści. Przeznaczony do ściągania izolacji z kabli okrągłych o średnicy 8 do 28 mm. Czyli ogarniemy na przykład taki niewielki kabel, jak mam tutaj. To jest 5 razy 16 mm kwadratowego. To narzędzie jest jednym z popularniejszych do ściągania izolacji ze standardowych kabli o okrągłym przekroju. Mówiąc popularne, mam na myśli to, że na przykład w serwisie Allegro bardzo wielu klientów wybiera to narzędzie. Dobrze skalkulowana cena do możliwości 42 zł z wysyłką. Ostrze nożyka samo dostosowuje się z cięcia okrężnego do cięcia wzdłużnego. Użytkownik musi tylko ustawić wysokość ostrza do grubości izolacji. Ustawiamy to kręcąc tutaj tym pokrętłem. Jeżeli kręcimy w lewo, nożyk zjeżdża w dół. Widzimy, że ginie. Jeżeli kręcimy w prawo, nożyk wyjeżdża nam ku górze. Nożyk pokryty jest powłoką azotanu tytanu, czyli trwalszy, tnie szybciej, wolniej się zużywa. Ale z czasem i to ostrze się zużyje. Wtedy otwieramy tutaj obudowę i wymieniamy ostrze na nowe. W tym przypadku wystarczy wykręcić te cztery wkręty, które się tutaj znajdują. Jak widzimy, tutaj we wnętrzu znajduje się dodatkowe zapasowe ostrze. A wymienić je jest bardzo łatwo. Wystarczy, że wyciągniemy to zużyte. Zakładamy nowe. Wkładamy i gotowe. Następnie tylko wystarczy skręcić obudowę i narzędzie gotowe do pracy. Nożyki te możemy również zakupić osobno. Sprzedawane są po 3 sztuki. Cena z wysyłką od 46 zł na Allegro. Narzędzie jest w kolorze jaskrawej, niedosmażonej jajecznicy. W szarej rzeczywistości budowlanej szybko znajdziesz Twoje narzędzie. Obudowa wykonana jest z plastiku, przypominającego mi opakowanie po tiktakach. Tanie narzędzie, tani plastik. Według mnie przydałoby się, aby w tym miejscu, tutaj, były jeszcze dodatkowo dwa wkręty, ponieważ zwiększyłoby to sztywność obudowy. Tu jak widać, ta obudowa się wygina, gdy naciskam. Ja posiadam również inne narzędzie od Yokari, inny taki nożyk. I tutaj to narzędzie jest oczywiście prawie 5 razy droższe, ale tutaj już widać, że producent zastosował dodatkowe wkręty i całe narzędzie jest bardzo sztywne. Nic się nie wygina. Nóż kupisz za 42 zł z wysyłką, na przykład w Allegro. Dobre narzędzie do nauki, zawodu, no i pracy. A teraz zobaczmy, jak ono działa. Aby Wam pokazać na początek, jak w ogóle operuje się tym narzędziem, przygotowałem tutaj taki kabel, to jest 5 razy 4 mm kwadratowego kabel ziemny. Pierwsze, co musimy zrobić, to ustawić nasz nóż. Przykładamy sobie go do izolacji i następnie kręcąc lewo-prawo ustawiamy tak, aby nacięta była tylko i wyłącznie izolacja, ta czarna. Możemy tutaj operować
kręcąc palcami, albo możemy ściągnąć tą nakładkę i tutaj przy pomocy niej ustawiamy sobie wysokość. Gdy już mamy ustawioną wysokość, otwieramy zacisk przy pomocy kciuka. Umieszczamy nasz kabel i zamykamy. Następnie obracamy kilka razy narzędzie, trzymając kabel nieruchomo. Przeciągamy wzdłuż i możemy zrobić na przykład tutaj dodatkowo jeszcze nacięcie. Ściągniemy izolację tylko z jednego kawałka. I teraz zobaczcie, mam ściągniętą izolację. Tu jeszcze jest dodatkowa taka izolacja. Jeżeli dobrze ustawiliście wysokość tego nożyka, to nie powinno być żadnego uszkodzenia żył. Tak jak tutaj, jeszcze tutaj przesunę kawałek, żeby było lepiej widać. Zobaczcie. Dobra, pokażę Wam teraz jeszcze, jak narzędzie działa z innymi kablami. Przygotowane są tutaj przeróżne kable z różnymi izolacjami. Zobaczmy, jak radzi sobie to narzędzie Yokari z tym, co tutaj mam. Na początek standardowy kabel. Tutaj mam 3 razy 2,5. Czyli tak, wcześniej ustawiam tylko wysokość ostrza. Już widać, że nam się to ładnie tutaj nacięło. I izolacja ściągnięta z kawałka kabla. Czy udało się coś uszkodzić go? W żadnym wypadku. Następnie mamy tutaj przewód, kabel elastyczny, 3 razy 1,5. Tutaj mogłem troszeczkę więcej ustawić, bo widzę, że tutaj nie schodzi mi tak łatwo. Ale zaraz sobie poradzę z tym.
czy w jakiś sposób uszkodziłem? Również izolacja nie jest uszkodzona. Tutaj jest kabel ziemny, 3 razy 1,5. Tutaj widać, że tej izolacji jest nieco więcej. Także trzeba będzie na pewno ustawić. Dobrze. I jak wcześniej. Zobaczcie, jest tak ustawione, że nawet ta izolacja, która jest tutaj, dodatkowa, nie została nacięta. Także jeżeli dobrze ustawicie, to nic się nie stanie z poszczególnymi żyłami. Również żadnych uszkodzeń. Tutaj jest nieco większy kaliber. Jest to kabel 5-żyłowy, 5 × 16. I tak jak wcześniej, trzeba najpierw ustawić. Muszę zjechać w dół. Dobrze. Tutaj troszeczkę ciężej mi schodzi. Tu udało się ładnie naciąć. Tutaj jest mała przerwa i przez to jest mi ciężej oderwać tą część. Ale również. Bardzo ładnie schodzi. Jak widzę, również nie uszkodziłem poszczególnych żył. Przy okazji zobaczmy, to jest 5 × 16. Zobaczcie, jeszcze jest miejsce, także większy kabel jeszcze można tutaj spokojnie umieścić. Tutaj mam 5 × 1,5 mm². Oczywiście najpierw trzeba ustawić. Nie, przepraszam. Jakie 5? 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 razy 1,5. Jest właściwe. Tu zrobię na przykład zwykłe cięcie kompletne. Bez najmniejszego problemu. I również żadna żyła nie jest uszkodzona. Tutaj jest ponownie kabel ziemny 3 razy 1,5. Tutaj izolacja jest nieco cieńsza. Mogę zostawić to, co było ustawione wcześniej. I zobaczmy. Tak wygląda. Odsłonię jeszcze tą końcówkę. Jak widać, również zostało to poprawnie ustawione. Nie ma uszkodzeń poszczególnych żył. Tutaj jest kabel sterowniczy. Stosowany na przykład w szafach. Tak jak wcześniej, należy na początku ustawić wysokość, jest poprawnie. No tu już niestety jest tak, no robi się trochę dziadostwa. Również bez uszkodzeń żył ściągnąłem izolację. Kolejny kabel 5 razy 2,5. Również bez uszkodzeń. Kolejny kabel sterowniczy. Tutaj jest 24 razy 1 mm². Jak wcześniej. Kilka obrotów.
cięcie wzdłużne i znowu kilka obrotów. Bardzo ładnie schodzi. Z tego co widzę, również nie uszkodziłem izolacji. Jeszcze ten kawałek tutaj. Również żadnych uszkodzeń. Tu jeszcze dwa kabelki. Tutaj jest izolacja silikonowa. Jeżeli źle się ustawi, to automatycznie uszkodzę żyłę w takim kablu bardzo szybko. Tu wystarczy jeden obrót. Zobaczcie, jak łatwo schodzi. I na koniec kabel, z którym bardzo często mam problem. Ja już próbowałem różne narzędzia, które prezentowałem na kanale. Tutaj jest izolacja gumowa. Bardzo ciężko jest taką izolację ściągnąć przy pomocy przeróżnych narzędzi. Spróbujemy i tym. No tutaj nie idzie to łatwo. Ta guma stawia opór, ale zaraz zobaczymy. Tak. W poprzednich narzędziach się nie udało mi ściągnąć poprawnie izolacji. I tutaj widzę, że nie naciąłem jednak do końca. Zobaczcie. Czyli musi być ustawione jeszcze więcej niż jest. Dobrze. Jeszcze raz, tylko z drugiej strony. Tutaj już mi się udało, ale mimo wszystko ta guma stawia jeszcze opór. Nie została docięta do samego końca. Ale tak jak mówię, przeróżne narzędzia nie są w stanie ściągnąć izolacji z takiego kabla. Tak to wygląda ostatecznie. Tutaj mi się troszeczkę wysunęło, ale widać, że nie uszkodziłem, również poszczególnych żył tego kabla. Wysunąć jest bardzo łatwo, ale już przeciąć taką izolację niestety nie jest łatwo. Na koniec pokażę Wam jeszcze, jak ostre jest to narzędzie tutaj, narzędzie hakowe. Na to musicie niestety bardzo uważać. Bez najmniejszego problemu da się przejechać przez całą kartkę. W przypadku tego ostrza tutaj już tak łatwo nie jest. Bardziej wydaje mi się, że nadaje się do otwierania paczek jako takie ostrze.
Jak zauważyłeś, narzędzie radzi sobie no, praktycznie z wszystkimi kablami, które tutaj przygotowałem. Za te pieniądze, które można to kupić, czyli 42 zł z wysyłką, uważam, że jest to naprawdę dobre narzędzie dla kogoś, kto zaczyna swoją karierę w elektryce, jak również dla osób, które mają do czynienia na co dzień może z różnymi kablami. Jeżeli interesuje Cię tematyka takich ściągaczy, zobacz również moją recenzję, którą prezentowałem jakiś czas temu, tego oto Yokari. To narzędzie jest nieco bardziej rozbudowane, ale też 5 razy droższe. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę. Do następnego razu. Cześć.